Janielsko filozofio. Róż czasu dwa anioły rajzowali, wandrowali po świecie i na odwiecze zahaltowali, co by przetrowić całko nocka we chałupie zabranej moc pieniężnej familii. Jednakowoż ta familia odmówiła spaniu we paradnej izbie swojej rezydencji. Dali aniołom plac we zimnej piwnicy. Kiedy się już one same narychtowali spanie na twardych dylinach, starszejszy anioł uwidział srogo dziura we ścianie i zaflostrował ją. Kiedy zaś ten młodszy anioł spytał tego starszejszego, po jakiemu to zrobił, ten odrzeknął ino, i że zachy nie zawdy są takie, jak się nom wydawają. Na drugą noc aniołom przyszło nocować we festynie biednej chałupie szczerego gospodarza i jego babeczki. Kiedy już podzielili się oni za aniołoma resztym swojego jodła, małżeństwo dozwoliło aniołom spać we jej prykolu, kaj też mogli się oni gnał dychnąć. Już na drugi dzień wzeszła Klara i anioły uwidzieli, że te jej dobre małżeństwo jest całkiem wypłaczka. Ślimtają one jak maluśkie dziecio. Jej jedzino krowa, kiedy mleko było jedynym źródłem kustu, leżała zdechnięto we polu. Tym oczy anioł był festelnie ozgorszony i spytał się tego starszejszego. Jakeś mógł na to dozwolić? Ten pierwszy pampuń miał wszystko, a tyś mu jeszcze spomógł. Labiedzio użalał się ten młodszy anioł. Ta druga familia miała blank maluśko, a ty dołeś z wolą, co by ta jej kalimba, ta jej krowa zdechła. Zachy nie są zawdy takie, jak nam się wydawają, odrzeknął starszejszy anioł. Kiedy byliśmy we piwnicy tej rezydencji merknąłech, przyfilowołech i że we tej dziurze we ścianie było złoto, byli goldowe wyrfle. Jego właściciel był festenie pragliwy, przepadzity i niechętliwy, co by się dzielić swoją fortuną i bogactwem. Tuż tyżek zaflostrował ta ściana tak, co by on nie poradził znosić tego schówka. W ten czas, kiedy spaliśmy we prykolu tego dobrego farmera, przyszedł ku nim anioł po jego babeczka. Anioł śmierci po jego babeczka. I och mu dął w miasto babeczki ta krowa. Zawdy nie są takie, jak się nam wydawają. Bo niekiedy dzieje się tak, zachy nie idą po naszej myśli, tak tyż jest z losem. Musisz polegnąć, i że wszystko, co ci się przytrafiło, jest zawdy ino dla twojego najważniejszego dobra. Eugen Spioków.